Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj mam dla Was test produktu prosto z Krei. I tak jak już widzieliście po tytule i na okładce, jest to 3-stopniowy produkt, który ma upiększyć nasze usta. Trochę mi to przypomina te koreańskie plastry na nos. Ja na przykład miałam taki właśnie 3-krokowy z Gudetamą. Jest to produkt, który spokojnie dostaniecie u nas przez internet i cena waha się tak w granicach od 15 do jakichś 25 czasami złotych, jak jest naprawdę bardzo marżowy sklep. Natomiast już od 15 zł możecie to kupić i od razu przepraszam za mój zatkany nos i dziwny głos, ale jeszcze się nie wykurowałam. Spokojnie można go dostać u nas, więc jeżeli okaże się, że jest super, no to w takim razie zakupię więcej. Opakowanie, jak we wszystkich koreańskich produktach, moim zdaniem jest przecudowne. Jak widzicie, tutaj są 3 kroki. Pierwszy krok to jest złuszczenie, czyli jest tutaj niby jakiś plaster, który nakłada się na usta i on jest właśnie taki peelingujący. Potem drugi krok to jest maseczka właśnie nawilżająca i taka odżywcza, odbudowująca. I potem na samym końcu jest jeszcze balsam na bazie miodu. I właśnie te 3 kroki mają nam zapewnić nieskazitelny wygląd ust. I tutaj z tyłu oczywiście najpierw jest instrukcja w języku koreańskim. Tutaj wydaje mi się, że jest chiński. I na samym końcu mamy taki malutki angielski. Więc przetestujmy. I zacznę oczywiście od kroku numer 1, ale najpierw pokażę Wam, jak wyglądają teraz moje usta. Przez to, że jestem trochę chora, to właśnie one są w takim idealnym stanie do tego, żeby użyć tej maseczki, bo ich stan zostawia wiele do życzenia. Zobaczycie, jak to wygląda przed, a potem po. I tak się prezentują moje usta. Jak widzicie, nie ma za dużo jakichś odstających skórek, natomiast są spierzchnięte, jak widać, takie przesuszone. Mam nadzieję, że to będzie widać w kamerze. Jakie są pięknie spierzchnięte. I mogę od razu przejść do kroku numer 1. No dobra, otwieramy. W pierwszym jest patch peelingujący. I w ogóle zobaczcie, jak to pięknie wygląda taka małpka ze spierzchniętymi ustami. I co tu z tego wyjdzie? O, no proszę. Coś, co wygląda w ogóle jak taka bawełniana maseczka w płachcie. Nie wiem, czego się spodziewałam, w zasadzie niczego, ale na pewno nie tego, o. No to teraz do zastosowania. Czytając instrukcję, jest napisane, żeby użyć tego płatka do wyczyszczenia i wypilingowania ust. I trzeba masować tym płatkiem usta. Gently massage them smoothly. Czyli, może najpierw sobie zrobię tak, o. Ma przyjemny zapach. On seksy, no, no, dobra, czyszczę. Jezu, to rzeczywiście peelinguje. To działa jak... O, okej. Ja wam powiem. Spójrzcie tylko na to. Jakie to są farfocle. Peelinguje. Ile farfocli. I to wszystko jest moja martwa skóra. Znaczy, martwy na skóry. Dobra, już się nie wałkuję, więc pokażę Wam, jak to wygląda. Mam nadzieję, że będziecie w stanie to zobaczyć. Tutaj są takie farfocle osadzone. Na ustach już ich nie mam, bo zgarnęłam tą drugą stroną płatka. Natomiast tutaj jest mój martwy naskórek. W smaku też nie jest najgorsze. Nie jest smaczne, ale nie jest najgorsze. Więc już Wam mówię w ogóle, co to było. To jest ich peeling enzymatyczny, którego używa się na sucho. I taki sam też jest do twarzy i do ciała. I to jest peeling, który nakłada się właśnie na suchą skórę, suchymi palcami i po prostu na ciebie. Wycierając skórę, kwasy rozpuszczają ją i zamieniają właśnie w takie farfocle. I to właśnie normalnie jest stosowane do twarzy, a tutaj proszę bardzo, przenieśli to na płatek peelingujący usta. Więc teraz na pewno po tym samym peelingu usta są, jak widzicie, w ogóle bardziej kolorowe, intensywniejsze w odcieniu, dlatego że je tam rozmasowałam. No i na pewno ja czuję, że są o wiele gładsze, nie ma takich twardych skórek. Teraz jak patrzę, to nie napisali nic o tym, żeby to zmyć, ale ja może dla własnego komfortu zmyję i pokażę Wam efekt po tym pierwszym właśnie nacieraniu. I tak to wygląda po samym peelingu. Mogę Wam porównać, to jest z peelingiem, a to bez. To jest tak zwane przed. I teraz uwaga, czas na krok numer 2, czyli maskę na ustach. Na pewno to będzie w formie takiego hydrożelowego płatka, zresztą tak jak tutaj jest pokazane na tej małpce. Nie wiem w ogóle, czemu użyli do tego małpki. Ech. Dobra, i teraz jak to będzie wyglądać? Tada! Myślałam, że będzie różowy. On jest jakby taki przezroczysty. No dobra, tutaj są jakieś... Te...
Aha, w ogóle myślałam, że to będzie tutaj, a to jest po drugiej stronie. Już myślałam w ogóle zaraz, gdzie on jest, gdzie on wyparował. Dobra, więc on jest aż tu, taki cieniutki w ogóle, spójrzcie na to. No chodźże tu, może ja go sobie podniosę na tym. O, teraz będziecie widzieć. Więc on jest taki cieniutki, przezroczysty, żelowy. A! Wyślizguję się, skuban. Mam czerwony nos, bo co jakiś czas muszę go dmuchać, żeby do was nie mówić zupełnie z katarem. Więc piszą tutaj w sprawie tej maseczki, żeby nałożyć ten hydrożelowy płatek na usta i usunąć go po 15 minutach. A potem delikatnie klepać, żeby wchłonąć mocniej tą esencję. Już się nie mogę wysłowić przez tą chorobę. Oczywiście zawsze zwalam na coś innego niż moją głupotę. Jest to bardzo śliskie. Udało się? I teraz będzie najgorzej, bo przez 15 minut nie będę mogła nic mówić. Jaki on jest wielki w ogóle, bez sensu to jest. Nie czuję się tym komfortowo. I w ogóle nie umiem tego po prostu nakleić, co ze mną jest nie tak? Teraz poczułam smak tego, bo przez to, że tak dużo było tej esencji, to mi wpłynęło też trochę do ust, ale nie jest aż tak źle, jakby mogło być naprawdę, jak na kosmetyk. To nie jest aż takie złe. Jest takie trochę kwaśno dziwne. W każdym razie pod tym płatkiem było dosyć ciepło. To chyba też zresztą pomaga właśnie w wchłanianiu tych substancji. Ale nic mi nie zostało na tych ustach. A tam właśnie było napisane, że jakby została jakaś esencja, to żeby ją wklepać. A tutaj czuję, że to wszystko jakby tak się idealnie wchłonęło. I teraz możecie zobaczyć, jak usta wyglądają po tej esencji. W ogóle nie ma żadnego... O Jezu, tutaj jestem aż cała... Ta esencja w ogóle była aż... Tak naokoło. Ale jak widzicie, nie ma żadnego śladu w ogóle po suchej skórce. I ja czuję, że te usta są miękkie. Mam nadzieję, że też widzicie, jak się uśmiecham. One mają równy kolor, właśnie taki intensywny. Zobaczcie w ogóle teraz porównanie z tym, co jest teraz, a co było wcześniej. Wydobyło mój taki naturalny kolor ust, więc moim zdaniem naprawdę jest dobry efekt, bo usta są po prostu mega miękkie i właśnie nie czuję żadnej jakiejś suchej skórki. Ale to jeszcze nie koniec, bo czas na krok numer 3. Jak widzicie, tutaj ta małpka ma czerwone usta, więc może ten balsam będzie właśnie jakiś na przykład kolorowy. Tutaj otwarcie jest trochę inne, bo otwiera się tą końcówkę. Ale w ogóle bardzo dużo jest tego balsamu jak na usta. To jest taki... No zobaczcie, jakbym tak przycisnęła to do brzegu. No. O, no dobra. Jak to przyciskam do brzegu, to nie jest aż tak dużo, ale tak czy siak sporo. Jest ta cała... Cała małpka jest jak gdyby balsamem. Podejrzewam, że tu jest jakieś 5 ml na przykład. Więc całkiem sporo. Dobra, to teraz odrywam. Ja! Jest, już się cieszę, bo to jest napisane, że to jest Honey Lip Essence. Miodowa. Dobra, wycisnęło na palec. Zobaczymy, jaki ma kolor. Czy to będzie czerwony? O, nie. To jest kolor miodu. I w ogóle taka konsystencja trochę miodu. Spójrzcie na to. Taki... No, ej, rzeczywiście. Tak jakby to był miód. I pachnie jak miód. Ma konsystencję miodu i pachnie jak miód. Może to jest po prostu, na zasadzie, nie wiem, 90% miodu. Pewnie jest też słodki, niech ja sprawdzę. W ogóle nie ma smaku. Ty noże i trochę więcej, damy ze 2 minuty na wchłonięcie się. Jejku, przepięknie pachnie miodem. Aż mam ochotę to zjeść, ale nie ma smaku. Odczekałam mniej więcej minutę, jak widzicie zdążyłam też wydmuchać nos, ale usta prezentują się moim zdaniem naprawdę fajnie. I teraz pokażę wam takie ostateczne porównanie przed i po. Moim zdaniem efekt jest super, dlatego że te usta po prostu wyglądają na wymuskane. One są idealnie gładkie i wyglądają też tak jakby były takie, nie wiem jak to się mówi po polsku, takie napompowane. W sensie tak bardzo odżywione i tak bardzo nawilżone, że aż są takie, wiecie, jędrne. Jakby większe się wydają, ale nie wiem, czy to jest kwestia akurat tego balsamu, który się tak bardzo błyszczy, czy kwestia tych wszystkich zabiegów, ale wniosek jest jeden. Moim zdaniem te właśnie trójpaczowe
patche działają. Oczywiście są też takie płatki i takie kroki z innych firm, ale akurat ja jestem fanką Holika, więc wypróbowałam Golden Monkey. Ale jedyne co, to myślę, że na pewno nie jest warte 25 zł. Jeżeli znajdziecie takie za 13 czy tam za 15, to jest okej, ale 25 zł to jest za dużo, bo podobny efekt wydaje mi się, że będziecie mogli osiągnąć robiąc sobie peeling taki solno albo cukrowo-kawowy i potem nałożyć jakąś bardzo dużą ilość czegoś w stylu Panten, to taki dla dzieci na pupę, na odparzenia, ale jest przecudowny, naprawdę, to jest najlepsza rzecz ever na usta. I potrzymać to z 15 minut i podejrzewam, że powinno być podobnie. Natomiast to przy okazji jest super urocze i naprawdę miałam duży fan korzystając z tego. Więc jak zwykle widzimy się w następny piątek, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie zostać na YouTubie dłużej, to polecam kliknąć film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie klikając w to kółko po prawej. Pa, pa!